kalendarzu jest kilka takich dni, które wywołują uśmiech na twarzy, a co za tym idzie radość i ogromną satysfakcję. Niewątpliwie takimi datami są wyczekiwane przez najmłodszych dni babci i dziadka, przypadające kolejno na 21 i 22 stycznia. W gminie Bogatynia Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest również w sposób bardzo szczególny. Odbywają się spotkania, przedstawienia i uroczystości przepełnione wierszykami, piosenkami i życzeniami słanymi w stronę niezastąpionych dziadków. Jesteście gośćmi ponad wszystko. Oprócz tego jesteście najważniejszymi osobami w życiu wszystkich wnuków. Bo kto jak nie babcia przytuli, bo kto tak jak dziadek potrafi wytłumaczyć różne rzeczy o świecie. Tylko wy jedyni potraficie nadrobić wszystko to, o czym czasem zapominają rodzice. Od tego jesteście i za to wasze wnuki was kochają. Za to, że jesteście w ich życiu, dzisiaj wszyscy pięknie podziękujemy w postaci występów. Ode mnie wielkie, wielkie życzenia zdrowia. Od całego personelu po buziaku w nosek dla każdego dziadka i dla każdej babci, a od dzieci występy. Jedną z placówek, która przygotowała taką uroczystość, jest przedszkole publiczne nr 6 w Bogatyni. Dzieci prezentujące się na deskach sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wlewały ogromną radość w serca babci i dziadków. Na scenie mogliśmy oglądać poszczególne grupy w bardzo zróżnicowanych programach. Zawsze, nawet gdy śpimy. Cóż tylko przybija, kręca i po co ja się pośpięcam? Od rana stoję przy garkach. Dobra z babci kucharka. Gotuję, smażę i solę, stawiam ciepły na stole. Po to, żeby wystygło. Właśnie, już mi to wszystko obrzydło. Na zakończenie każda babcia i dziadek otrzymali pamiątkowe laurki.